Dzień dobry. Marta Omachel z tej strony. Zaplanuj swój czas bardziej efektywnie. A dzisiaj jestem, może przesunę się tutaj troszkę ciut. Sorry, wiem, że są takie głosy przy przesuwaniu kamerki, telefonu. A zaplanuj swój czas efektywnie. A live dla mnie i może Tobie również się przyda, więc chciałabym się z Tobą podzielić moimi zapiskami, moimi notatkami, które sobie właśnie zrobiłam, a jestem zainspirowana nagraniem Fryderyk Karzełek właśnie o planowaniu, o tym, aby nasze działania były zaplanowane lepiej w ciągu dnia i wtedy więcej osiągniemy, więcej po prostu odhaczymy z tej naszej listy codziennej. Więc tak, po pierwsze, nie odkładaj rzeczy, które masz zrobić, a tak naprawdę zrób je od razu. Bardzo często odkładamy, ja sama odkładam. Ciekawa jestem, czy Ty również. I często później te rzeczy po prostu są niewykonane. Albo nakładają się te rzeczy jedna na drugą, co na przykład nam nie sprzyja, albo mi nie sprzyja, a później już jest stres, bo lista urosła i po prostu pewne rzeczy są niewykonane, więc nie odkładajcie rzeczy na później, tylko spróbujcie zrobić je teraz. Następnie uzupełniajcie swoją listę na bieżąco, czyli cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, jakiś pomysł Ci przyjdzie do głowy, pamiętaj, abyś sobie zapisywała ten pomysł na swoją listę, ponieważ jeżeli dzisiaj tego nie wykonasz, to wykonasz tę rzecz kolejnego dnia albo może w następnym tygodniu, ale jeżeli tej rzeczy nie zapiszesz, to będzie chodziło Ci po głowie, co ja tam myślałam, co to było. I możesz po prostu tego w ogóle nie zrobić i zapomnieć o tym. Następnie, słuchajcie tutaj, ważne, ustal priorytety, czyli co jest ważne, co jest pilne, co zlecić, co zrobić jako pierwsze. Jeżeli mówimy na przykład o prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu, to jest podstawowa rzecz, aby się nauczyć. Jeszcze raz, jak mamy tą listę, którą dopisujemy sobie, uzupełniamy sobie codziennie, mamy sobie zaznaczyć, co jest ważne na dzisiaj, co jest pilne na dzisiaj, co możemy zlecić komuś, czyli może macie pracownika w biznesie, a może macie jakąś pomoc w biznesie, czyli co zlecić komuś, i co zrobić jako pierwsze. Na pewno prowadząc swoje biznesy, czy też w normalnym życiu, są rzeczy, które niechętnie robisz, a wiesz, że muszą być zrobione. No nie? Są takie rzeczy, które muszą być zrobione, a jakoś Ci się nie pali do tego, żeby to zrobić. To te rzeczy powinny być zrobione jako pierwsze. Już to jest sprawdzone. Co najbardziej robi Ci trudność w ciągu dnia, zrób to jako pierwsze. I wtedy masz już sielankę. Dzień jest wspaniały. Następnie, podpunkt numer 4. Załóż ramy czasowe na wykonanie czynności. I to jest coś, co ja będę się uczyła, ponieważ ja jestem osobą, która nigdy nie pracowałam w żadnej takiej firmie, że musiałam zrobić jakieś projekty od czasu do czasu, że miałam jakieś ramy czasowe. Raczej pracowałam albo na sprzątaniu, gdzie musiałam być tylko na czas w pracy, ale nie jestem przyzwyczajona do takiego stylu pracy, żebym sobie dawała ramę czasową na wykonanie danego zadania. A jak jest u Ciebie, powiedz mi? Nauczona jesteś tego, czy raczej tylko tak na spontanie, jak ja? Wskakujesz, jesteś i lecisz dalej. Ja jak najbardziej pracuję na spontanie, ale chciałabym bardziej efektywna być w tym, co robię i chciałabym bardziej poukładać sobie pewne rzeczy, bo gubię wiele rzeczy po drodze. Nie myślcie, że ja jestem perfekt, bo daleko mi od perfekt, do perfekt i pewne rzeczy, wiele rzeczy mam do poprawki i do nauki jeszcze. A szczególnie z planowaniem, a szczególnie właśnie z efektywnym planowaniem, bym powiedziała. Więc jest taka propozycja, abyś już Wam powiem.
abyś zaplanowała 60% swojego czasu na dane, na dane zadanie, a 40% na rzeczy, które nagle się zjawią. Nie wiem, jedziemy autem i wiemy, że mamy gdzieś tam dojechać w godzinę, to dodaj do tego 40% jeszcze. Albo dajmy na to, chcesz pracować przez internet, interesuje Cię praca online i masz tylko godzinę czasu. I dajmy na to, że przyznaczasz sobie na początku godzinę czasu tak, żeby się rozkręcić, żeby tak poczuć, no nie, tą pracę online. I dajmy na to, że pracujesz od 8 rano do 9 rano, to jest twój ten czas, który sobie przeznaczasz na efektywną pracę online. I teraz tak, od 8 do 8.40, czyli nie planujemy 100% swojego czasu w daną czynność, ponieważ czasami możesz się nie wyrobić. Czasami, dajmy na to, ja robię Facebook Live i przeznaczam sobie tutaj na ten live godzinę. To jest taki przykład tylko, no nie? Przeznaczam, dajmy na to, godzinę od 8 do 9, czyli on mnie poleca, żebym dała 100% swojego czasu tutaj, w tą godzinę dokładnie, w ten live, tylko żebym sobie zrobiła 60%, dała siebie tutaj na przekazanie Wam ciekawych informacji, a 40% z tego czasu, z tej godziny przeznaczyła na przeróżne rzeczy. Czasami jest złe połączenie, czasami ktoś zadzwoni, czasami dzieci coś chcą, prawda? Czasami, nie wiem, makaron się przypala na kuchni. No przeróżne rzeczy są, przecież jesteśmy tylko ludźmi, więc żeby uniknąć stresu i żeby uniknąć jakiegoś takiego zrozpaczenia, lub nieprzewidywalnych niespodzianek, mamy planować sobie 60% naszego czasu w daną aktywność, a 40% zostawić na niespodzianki. Więc jeszcze raz, od 8, dajmy na to, do 9 rano mam przygotowany tutaj czas na to, żeby się połączyć z Wami, więc ja jestem tutaj na live, dajmy na to, 60% tego czasu, czyli 8.36, mam te 36 tutaj minut, a kolejne 25 minut zostawiam na różne sytuacje, które mogą się zdarzyć, ale też nie muszą. Zawsze później ten czas można wykorzystać w fajny, umiejętny sposób, ale tak naprawdę nawet na przykład można sobie pomyśleć o marzeniach. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście mój live na temat właśnie jak codziennie przenosić się w taką krainę swoich marzeń, żeby te marzenia się zrealizowały, żeby wyobrazić sobie to, co chcesz, żeby się kiedyś zrealizowało, a tego jeszcze nie masz. I dajmy na to, możesz ten czas właśnie poświęcić na zerknięcie do zeszytu, aby na przykład pomyśleć nad tymi marzeniami, co jest też również bardzo ważne. Gdybyś chciała 2 godziny sobie poświęcić, dajmy na to, na pracę przez internet, czy na pracę w ogródku, czy nie wiem, na spacer, na cokolwiek. Ja tu mówię akurat pod kątem biznesowym, to czyli tak od 8 do 10, no nie, rano dajmy na to, to godzina 12 minut przeznaczasz faktycznie na tą pracę, gdzie wykonujesz pewne czynności, a 48 minut, które Ci zostają, zostawiasz na przeróżne niespodzianki, może ktoś zadzwonić, może masz jakieś, nie wiem, musisz gdzieś jechać, bo zapomniałaś i zostawiasz sobie właśnie tą lukę na rzeczy, które czasami wychodzą niespodziewanie. Także mam nadzieję, że ten live był pomocny i tak jak mówiłam na początku, są to wskazówki, inspiracje od Fryderyk Karzełek i widzę, że Kasia Janiczek, Akademia Forever jest tutaj i mnie ogląda. I chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj make-up sobie wykonałam właśnie z Aloe Lola. Kasia ma świetne produkty swoje, świetną markę Glow. I co ja widzę, to teraz jest moda na Glow. Wszystkie chcą Glow make-up. Także zobaczcie, tutaj nałożyłam Glow puder. Bardzo lubię, tak a propos Kasia, ten puder, bardzo lubię. To jest taki fluid błyszczący i faktycznie daje ten glow. Cienie tak samo lubię. Jeszcze tylko muszę się lepiej nauczyć malować. Cienie lubię tak samo. Świetne są cienie. I matowe, i takie błyszczące. No i mam też tutaj, jeszcze nałożyłam ten podkład. Nie podkład, tylko puder naturalny.
puder naturalny matowy. Matowy, później sparkling beige, to są sypkie pudry, a naprawdę uwielbiam ten glow w fluid. Także bardzo polecam. A i te produkty znajdziecie na akademiaforever.pl i są wysyłane tak naprawdę po całym świecie. Jeżeli łączycie się w Stanach, to również w Stanach macie te produkty. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie efektywniej planować swój dzień, ponieważ jak widać, można więcej wziąć z tego dnia, a nie będziemy gdzieś się tam bujać, myśleć i nam dzień przelatuje tak przez palce. Pa, pa!